Zgodnie z tradycją, na symboliczne 100 dni przed maturą uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych bawią się wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi na wielkich studniówkowych balach. W minioną sobotę w restauracji przy Patykach studniówkowy bal mieli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3. Z jednej strony się cieszę bardzo, a z drugiej to szkoda. Szkoda, bo przez te kilka lat z tą młodzieżą zżyłem się zarówno ja, jak i nauczyciele, ale takie prawa rządzą. Prawda w świecie, że kolejne etapy życia przemijają i teraz puścimy tą młodzież na głębokie wody. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Jestem przekonany. Uważam, że dobrze przygotowaliśmy ich. Zarówno wyposażyliśmy w te umiejętności społeczne, jak i zawodowe. Także myślę, że dadzą sobie na rynku pracy radę, gdyż oprócz podstawy programowej, która była zrealizowana, to również były dodatkowe inicjatywy, działania, projekty, dzięki którym doskonalili swoje umiejętności i zyskali nowe kwalifikacje zawodowe. Impreza studniówkowa tradycyjnie rozpoczęła się polonezem. Tak zawsze się składa, że w pierwszej parze, w tym roku bez dodatkowego obciążenia w postaci stroju sarmackiego, z czego się bardzo cieszę. Także cieszę się, że młodzież chce, żeby dyrektor poprowadził polonez. Wyszło jak wyszło, Państwo mogli zobaczyć. Myślę, że nie było najgorzej. No studniówka jak studniówka, impreza kończąca szkołę, czyli dobra impreza, a przygotowania no to ja jako mężczyzna, nie muszę dużo to. Jest trochę żal, że to taki ostatni bal w tym samym gronie? Nie no, raczej nie. Raczej sama przyjemność. Ja tańczyłam. Był straszny, ale miałam partnera, który mnie przytrzymywał i było bardzo dobrze. Studniówka to obecnie jedna z najbardziej prestiżowych imprez. Organizatorzy i obsługa restauracji zgotowali maturzystom z Energetyka niezapomniany bal. Suto zastawione stoły, bajeczny wystrój sal nadały imprezie niesamowitego uroku. Podchodzimy indywidualnie. Dla maturzystów przygotowaliśmy wiele różnych ciekawych atrakcji. Ciekawostką jest, że dla młodzieży serwujemy pizzę i są hamburgery w stołach. Tak młodzieżowo. Całość balu dopełnił wyjątkowy tort przygotowany specjalnie na tę okazję. Oczywiście wykona pan dyrektor, którego mam nadzieję powitamy na środku gorącymi brawami. Czekamy, aż pan dyrektor się pojawi. Jest nasz pan dyrektor, witamy serdecznie. Zmieniamy muzyczkę, a to tak ode mnie, z dedykacją dla wszystkich gości dzisiejszej imprezy. Taki pierwszy wyjątkowy bal dla młodzieży, więc myślę, że tak wyjątkowe miejsce, wyjątkowa oprawa tej chwili jest bardzo ważna. Tym balem maturzyści rozpoczęli wielkie odliczanie. Za niecałe 100 dni egzamin dojrzałości. Dopiero teraz trzeba się zabrać jakoś za naukę, bo tak to te 2,5 roku było takie olewane, ale jakoś się tam udawało, a teraz już bez przelewek trzeba iść dalej. Jest trochę stres przed maturą? Duży, jak dla mnie. Póki co nie. 100 dni od dzisiaj macie. To wystarczy, oby. Elegancki wystrój sali, specjalne dobrane menu, wyjątkowa oprawa i świetna zabawa do białego rana. Wszystko to zapewne sprawiło, że ta uroczystość na długo zostanie w pamięci maturzystów i zaproszonych gości.